Obrona hangaru. Od tego się zaczyna kolejny odcinek, więc witam, drodzy państwo. Dymy na starcie, dymy już od razu. Wróg, przygotować się! Przygotowany to ja jestem, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Tak, prędzej zdechnę, niż ugnę się przed tymi świniami! Potrzebujemy większej siły ognia, żeby powstrzymać ten... Co ty gadasz? Ktoś mi tu czołgiem przyjechał. Przygotować się! Prędzej zdechnę, niż ugnę się przed tymi świniami! Potrzebujemy większej siły ognia, żeby powstrzymać te czołgi! Echo 3-1, już mija 1-1. Zbliżamy się. Gotowi do działań. Gdzie jesteście? Zmija tu 3-1. Cudownie cię słyszę. A takie wsparcie powietrzne. Już nie samoluciki to malutkie. Możecie strzelać. Zrozumiano 3-1. Zmija widzi cele. Rozpoczynam odstrzał. Zaczynam nalot z działkiem 30 mm. Rozwal wrogi pojazd. Z podwójną siłą idzie, kurde. Trafienie. Musimy przeładować, czekajcie. Mam tam wrogi czołg, rozwal. Mam rakietę. Wrogi pojazd zniszczony, odstrzeliwuję teraz piechotę. Ktoś celuje do nas z RPG. Dziękuję za zdrowie, sorki. Trafienie, cel zdjęty. Wycofują się. Możemy ich gonić albo zakończyć misję. Wszystkie cele zniszczone. Nie widzę ruchu wroga na lądowisku. Odbiór. Zrozumiano, że mija 1-1. Koniec starcia. Dzięki za ciężkie wsparcie. Badaj cześć. Jasna sprawa 3-1. Echo bez odbioru. Aż taki odrzut na chłopie. Poszło. To wielkie zwycięstwo dla Urzekistanu. Dziękuję bardzo. Dobra z nas drużyna. Kupiliśmy trochę czasu, ale Barkow na to odpowie. Tak jak my. Aleks i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzekistanie. Musimy się pośpieszyć. Sierżancie Garik, dzięki zdobytym przez pana danym znaleźliśmy komórkę Alcatali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzekistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z ostrzałem. Mamy cele, panowie. Do roboty! No, te wstawki filmowe są mega dobre. Brawo, cześć. Wchodzimy do ogrodu na tyłach. Brawo, 6, tu Alfa 2. Wchodzimy w zachodnią alejkę. Zrozumiano. Brawo 6, wchodzimy do środka. Zostaje tajnik. Cicho. Nawiązujemy kontakt z grupą ultranacjonalistów. Mieście salam. Zajmą się działaniami na... O kurwa! Zabezpieczony. Alfa 3. Wchodzę przez drzwi frontowe. Co się dzieje?
No idźcie. Do mnie. Halo. Brawo 6, idę na pierwsze piętro. Przeciwnik oberwał. Cele za drzwiami. Kurde, no to... Dwóch wrogów dostało. Nie strzelałem, póki nie wzięła kałacha. Upewnij się, że piętro jest czyste. Zabezpiecz piętro. No pusto. Oczyść to piętro. A tu jeszcze. Pierwsze piętro zabezpieczone. Do mnie. Brawo 6, przechodzę na drugie piętro. Piętro czyste. Zbiórka przy schodach. Czekamy na ciebie, Kyle. Dziecko słychać. Brawo 6, przechodzę na trzecie piętro. Uwaga na cywili. Ręce do góry, już! Nie ruszaj się! Zabezpiecz ich i uciesz dzieciaka. Ta? Przecież się nie wychylił. A on jest pod łóżkiem. Zamknięty. Zajmę się tym. Spróbuj wziąć ich żywcem. Gleba, na ziemię! Nie strzelać! Nie strzelać, proszę! Chcieli mnie zabić! Nie ruszaj się! Zamknęli mnie tu! Zdejmij ją. Powiedziałem, stój! Czysto. Ta, ładunek przemiała. Wszystkie drużyny, budynek zabezpieczony, rozpocząć przeszukiwanie. O kurwa mać. Sięgała popieprzony detonator. Dobrze, się detonatorzy. To była dobra decyzja, ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Strych domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka.
Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Al-Katali. Farah i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3-1 zatrzyma Wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Pani komendant, Al-Katala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze podobno potwierdzają, że szpital jest oblężony. Al-Katala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy. Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątków? Bez. Al-Katala zhańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Odpocznij. Jutro wielki dzień. A ty i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Zajmę niekryty róg. Szpital jest na końcu drogi. Pół kilometra. Pójdę razem z Marines. Echo 3-1. Sierżant Griggs. Zgadza się. Mówcie mi, Alex. Nie możemy zabrać miejscowych. Odgórna decyzja. Karim? Tak. Dajesz popalić tym Rosjanom. Dzielimy przyjaciół i wrogów. Powodzenia. Widzimy się niedługo. Ruszamy, Alex. Ogary piekieł! Czas narobić jebanego dymu! W tym obszarze znajduje się wiele celów. Obserwujcie okna. Ci dobrze wyglądają tu jak ci źli. Wszystko się popieprzyło. Ogar 1-2, tu Żmija 3-5. Żmija, gdzie jesteś? 1-2. Zbiórka przy skrzyżowaniu za minutę. Ktoś to będzie musiał zrobić. Zrozumiano, Żmija bez odbioru. Mamy pułapki z Lincoln. 3-1. Rozbroisz to? Już się robi. Czysto. Ogary! Wstęga przecięta! Ruchy! Musimy za transporterem! Trzymamy się blisko! Marines! Ruchy! RPG, kurde, co wy tam macie?
Pewnie, że to nie jest wina trenera i to jest bezsensowne, co oni robią, no ale jest. To nawet Guardiola by nie pomógł. Ale mnie zdjął. Przyjęto. Do wszystkich. Dziurka przy konwoju. Ogar 1-2 do czerwonego młota 7. Ostrzeliwują nas wojska broniące południowego wejścia do szpitala. Prosimy o wsparcie ogniowe. Odbiór. Zrozumiano. Ogar 1-2. Młot. Widzimy ich pozycję. Obieramy cel. Uwaga. Przyjęto. Dołączysz do nas? Kurde, trochę nie widać, kto do mnie strzela nawet. Wchodzimy przez poczekalnię szpitala. Widzimy wejście do szpitala. Wydaje się być umocnione. Widzę cel, okolicie się z tym.
szpitalu! Widzę! Zdecydowanie Walek operują taką terminologią, że podają godziny, po prostu na której godzinie jest wróg, a nie południowy, zachód i tak dalej. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale no, wolę szybciej mi ogarnąć, gdzie to jest. Tak jak piszesz, można obwiniać trenera za wiele rzeczy, ale stary, nie mówcie mi, że to jest wina trenera, że gościom się presować nie chce i zapierdzierać po prostu. Nie widać wilka, ogary polują dalej. Dorwijmy tego sukinsyna, Griggs. Bylebyśmy wzięli go żywcem, przyjaciół. Nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać! Kurwa, chłopaki jest kim? Hej, osłaniaj! Uwaga na ostrzał, nie podłujemy! Mafii anteny, wróg w przejściu! Ruchy! Gdzie oni są? Wejdźmy do tego! Ruchy! Trafiony! Hej, osłaniaj! Ruchy! Ruch! Nie widzę ich! Wróćmy się! Jest przejście! Osłaniajcie mnie! Tak jest! Ogary przechodzą na pierwsze piętro. Ani śladu wilka. Próbują nas gdzieś nie dopuścić. Tak, wyraźnie. To jakaś pieprzona kostnica. To może być zasadzka. Jak jakiś zombie? Sprawdź ich. Wszystkich. Ogar 3, tu 1-2, jak sytuacja? Ta mi się nie podoba. Ej, ręce! Go! Idź przodem, 3-1. Nie ruszaj się, ani kurwa drgnij. Strzelec! 1-2 do Ogara 3, słyszysz? Ogar 3 przestał nadawać, sierżancie. Kurwa, musimy ich znaleźć. Mam granaty dymne, jeśli potrzebuję! Kurczę! Tu nawala ten KM-em, z drugiej strony siedzą w pokojach. Musimy ich znaleźć! Get up!
tak! Mam granaty dymne, jeśli potrzebujesz, Echo! Ogień zaporowy i ruchy! Musimy się zbliżyć! Widzieliście w ogóle, jak sobie radzi reprezentacja Portugalii bez Santosa? Mają wszystkie mecze wygrane w grupie, 15 bramek strzelonych, 0 straconych. Pierdolona przyjemność po mojej stronie, sierżancie. Tak, no ja oglądam reprezentację Portugalii. Musimy tam zajrzeć. Oglądałem za czasów Santosa też, to masakra goni tam graj defensywnie. 1-0 i bunkrujemy. Wasi ludzie was nie uratują. Potwierdzam tożsamość Wilka. Ma 3 Marines. Zabiję ich, musimy działać. Skurwiel. Zajdźcie ich od tyłu, ja wejdę głównymi. Nacierać! Nacierać! Aleks, bierz okno. Znajdź inną drogę. Zrozumiano. Drzwi przed nami. Griggs, wchodzimy do środka. Bądź w gotowości. Czekaj. Krew! Naszych wrogów. Każda kropla krwi strzelanej w zemście to nasz tylko powal triumf. Go na ziemię. Czysto! Już dobrze, Prachu. Jesteście bezpieczni. W porządku, Aleks? Jasne, Griggs. Omarze Sulejman, zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Ale ma oczy dziwne. Rób co każe, albo zginiesz. O tak. Do wszystkich ogarów! Odbiliśmy Marines! Złapaliśmy Wilka! Przerzućmy go do ambasady! Dziś zapłacą własną krwią! 2-6, Echo czeka na was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lądujemy za 3 minuty. 2-6 bez odbioru. 3 minuty. Za 3 minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kłamiesz. Gadaj, co zrobiłeś. To nie my ukradliśmy gaz. A kto? Ktoś bardzo niebezpieczny. Gdzie jest gaz? Sam chciałbym wiedzieć. Rzeźnik jest na zewnątrz. Jeśli będą musieli, spalą to miasto. Ratuj się, córko. Dołącz do nas. Nie odzywaj się do niej. Hej! Nie zapędzaj się. Nie jestem twoją córką, starcze. Ja przewodzę żołnierzom, ty szkolisz zabójców. Wszyscy tu jesteśmy zabójcami, prawda? Przebiją się. Musimy się zbierać, już! 3-1 do 2-6. Padły strzały. Przenosimy więźnie. Będziemy was informować. Rozumiem, 3-1. Brawo na miejscu. Zmieńcie pozycję. Szykujcie się do ewakuacji. 30 sekund. Przyjąłem. 30 sekund. Duża grupa niezidentyfikowanych zmierza w kierunku głównej bramy. No, Unik, ja ci tak po kolei są te kozyki, ale wszystkie. Na kanale Lachu Games na sobie dachu. Znaleźć wszystko. Musimy szybko dotrzeć do oddziału Echo. Zaraz zrobi się tam bardzo gorąco. Ostrzeliwują nas z lekkiej broni. RPG!
Wyjazd, szybko! Wyjazd, wyjazd! Jesteś cały? Jestem cały. Echo 3-1, ewakuacja nieudana. Trafiliśmy na dach. Zrozumiane. Co robimy, kapitanie? W piwnicy jest schron. Idź, będziemy zaraz za tobą. Przyjąłem, idziemy. Musimy dotrzeć do schronu przed Alcatalą. A cywile, ser? Alcatala chce dorwać wilka, tak jak my. Tu dalej, tu do ćwiczenia! Dobrze, że jesteście. Potrzebujemy jeszcze 5 minut. Jak mogę pomóc? Znajdź broń. Zabarykaduj drzwi. Jesteście ekipą ewakuacyjną! Tak jakby. Nie twoją. Ty! Otwórz te drzwi! Zamknij za nami! Tu Echo 3-1. Wilk jest bezpieczny w schronie w piwnicy. Uwaga, na zewnątrz widziano rzeźnika w żółtej koszuli. Widzę go. Właśnie się przebijają. Potrzebujemy nowego punktu ewakuacyjnego i to szybko. Boże! Kurwa. Musimy ich załatwić, sir. Odmawiam. Jeśli dostaną się za szybę, znajdą wilka przed nami. Jasne? Tak jest. Dobrze. Idź przodem. Ty! Otwieraj już! Wszyscy do tyłu! Zależy nam tylko na wilku! Nikt więcej nie musi ci zginąć! Kto ma kartę? Ja! Co powiesz teraz, kapitanie? Pozwolisz mu umrzeć? Mhm. No to kurde, nieźle. Otwieraj już! Wszyscy do tyłu już! Zależy nam tylko na wilku! Nikt więcej nie musi ci zginąć! Kto ma kartę? Ja! Co powiesz teraz, kapitanie? Pozwolisz mu umrzeć? Baba! Kyle, lecimy! Uratuj go, sierżancie! Teraz, sierżancie! Oddaj nam wilka! Litość jest dla słabych. Zabrudzić ciężarówką! Hej, dopadniemy go! Zaufaj mi. 3-1, zbliża się drogi pojazd. Co z ewakuacją? Zabarykadowali budynek. Nie ma drogi ucieczki, kapitanie. Zostań się na miejscu. Jak wjechali? Zostań się na miejscu. Jo. Ty, to nie takie łatwe. Wjeżdżają z każdej strony od razu. Zostań się na miejscu. Jeden terroryści wdarli się do pyłki, kierują się w twoją stronę! Przyjąłem! Bill, telebiurze! Patrzyłem, czy tam są cywile, ale nie było. Można było wrzucić granat. Czysto!
Nie, M4 wolę, gdzie jest M4? Do piwnicy, Kai! Licz przodem! Zamknięty! Zajmę się tym! Dobry strzał! Uwaga, mamy wrogów w pobliżu schronu. Zajmiemy się tym. Trzy jeden, jesteśmy. Fara, dalej walczysz w słusznej sprawie? Zawsze, kapitanie. Ambasador został w środku, ser jest uwięziony. Trzymaj go na linii, może pomóc nam w ucieczce. Dzięki za wsparcie, Hadir. Nie ma za co, ser. Omar Sulejman. Znamy się? Spotkaliśmy się, gdy byłeś po naszej stronie. Wilk walczył o wolność? Wciąż walczę, bracie. Ludzie rzeźnika są coraz bliżej ambasadora. Przyjąłem. Kyle, zajmij się kamerami i poprowadź ambasadora do bezpiecznego miejsca. Potrzebujemy jego karty, żeby otworzyć drzwi na tyłach. Reszta idzie ze mną! Ambasadorze, słyszy mnie pan? Zamknij drzwi. Schowaj się, Stacy! Ambasadorze? Może nie. Ciemność! Nie! Nie! Stój! Nie! Kurwa. Kapitanie, ambasador nie żyje, ale mogę przyprowadzić do pana jego asystentkę. Dobrze. Halo? Słychać mnie? Halo? Tu sierżant Kyle Garrick. Tu Stacy Davidson. Jeśli zrobisz dokładnie to, co powiem, będziesz bezpieczna. Weź kartę magnetyczną ambasadora i podejdź do drzwi. Tak kojarzę coś, że miałem problemy z tą misją. Dobra, mam kartę. Co dalej? Ten człowiek na korytarzu mógł mnie zobaczyć. Co za psychol? Idź w prawo. Na końcu korytarza jest szafka. Koło drzwi stoi wózek. Głowa nisko. Kolumna! Gdzie on jest? Gdzie wilk? Nie! To pieprzony rzeźnik. Nie wiem! Nie kłam! Wiem, że wilk tu jest! Co on robić? Mów gdzie! Na razie nigdzie, poczekaj. Jestem tylko analitykiem! Muszę się przesunąć trochę. Ktoś inny musi wiedzieć! Nie mam nikogo teraz innego. Przy regałach znajdziesz wózek. Ruszaj. Okej. Co się dzieje? Na drugą stronę. Nie powinno cię być w moim kraju. To nie twoja ziemia! Nie, czekaj! Proszę! Mam biec? Ukryj się w pobliżu ciała. Chcesz, żebym udał się do twojego kraju i porywał twoich? Nie! Ale... Dobra, tylko tak, tam idzie ziomek. Cholera wie, w którą stronę skręci. No to bardzo mi przykro. Schowaj się za wózkiem. Zaraz go zabiją. Gdzie mam teraz iść? Do środka. Kurde! Shit! W moim kraju! To nie twoja ziemia! Ukryj się w pobliżu ciała. Nie, czekaj! Proszę! Chcesz, żebym udał się do twojego kraju i porywał twoich? Nie! Ale... nie mogę... Schowaj się za wózkiem. Mam biec? No to bardzo mi przykro. Zaraz go zabiją? Na drugą stronę biurka. Idź! Do środka. Idź na korytarz, teraz. Idę. Teraz podejdź do drzwi. Zdążyłem wyciszyć. Przejdź do boksu. Tu mogę przejść.
Pełno ich tam jest. Idź od mnie, idź, kuźwa. Kobieto! No. Zabrać. Nie! Diabła, Stacy, zostaw go! Tylko nie krzycz, Stacy. Nie ruszaj się. Chcę do domu. Już niedługo, Stacy. Jesteś już blisko. Już poszedł. Wejdź do tego boksu, teraz! Idź do drugiego boksu. Tym bokiem nie powinni zauważyć. Nie powinni, ale... Dobra, pytanie, gdzie ten... jak on pójdzie tu, to jestem w dupie. Dobra, nie poszedł. Coraz bliżej, teraz kolejny. Schowaj się za tą dużą drukarką. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Strażnik pilnuje wyjścia. Musisz odwrócić jego uwagę. Co mam zrobić? Niszczarka! Idź, teraz! Teraz, włącz ją! Z drugiej strony! Chłopacz! Do wyjścia, biegnij! Odsuń się! Kurwa! O, kurwa! Dobrze poszło, o! Zabierz ją stamtąd! Kurczę, jeden fail tylko. Mamy ją, sierżancie! Przegrupować się na parkingu! Przyjąłem, szefie. Do wszystkich stacji w tej sieci. Straciliśmy ambasadę. Marines przygotowują punkt zborny przy rezydencji ambasadora. Jesteśmy niedaleko. Przyjąłem, kapitanie. Moi Marines będą cię wyglądać. Spadamy, Garik. Przyjąłem. Kadir! Pilnuj Sulejmana. Tak, kapitanie. Jaki mamy plan? Dołączymy do Marines w bazie. A gdzie to? Nieopodal. Walej te po drugiej stronie ulicy. Dostańmy się tam. No dobra, Garik, otwieraj. Proszę. Dziękuję, sierżanciu. Uratował mi pan życie. Dzięki tej karcie może wszyscy przeżyjemy. Przygotujcie się. Będzie kontakt. Są tutaj. Ruch! Na ulicy! Uwaga na drogę! Rzucił Mołotowa. Echo 3-1, możecie ruszać dalej. Zrozumiałem, idziemy do was. Wypatruj wroga. Szybko, tu nie jest bezpiecznie. Zauważyli nas. Zmienić pozycję, już! Tam jest baza. To cywil. Echo 3-1, możecie ruszać dalej. Zrozumiałem, idziemy do was. Wypatruj wroga. Szybko, tu nie jest bezpiecznie. Na sakierun! Tędy dwie zaruby! Zauważyli. Zmienić pozycję, już! Tam jest baza. Dokładnie, Garik, taki był ładny chedzik. Karty magnetyczne i pomóż nam wejść. Tu Bravo 6, co jest? Nie sądziłem, że wam się uda. Potrzebne nam miejsce do przetrzymania więźnia. Tak jest. W rezydencji znajduje się schron. Za mną. To musi wystarczyć. Zamknąć go i pilnować. Wrócimy po niego. Ucieknę stąd, ale jeszcze się spotkamy, bracie. Obserwator tu 06. Potrzebuje wsparcia z powietrza. Natychmiast! Odmawiam, 06. Nie zaryzykujemy kolejnej maszyny. Kate, załatw mi coś. Będziemy walczyć przeciwko całemu miastu. Jedyny dron w zasięgu musi uzupełnić paliwo. Długo nie polata. Po prostu go przyślij! 06 bez odbioru. Alex, Kadir, idźcie na północ. Osłaniajcie dach. Kyle, Fara, idziecie ze mną. Przyjąłem, kapitanie. Ta jest. Kapitanie, Marines osłaniają ambasadę. Są gotowi do dalszej obrony. Niczego nie widać, sir. Jeszcze tu wrócą. Przyjdą z drugiej strony. Skąd wiesz? Ja bym tak zrobiła. Ma rację. Zmienić pozycję na dachu. Teraz. Umocnijcie pozycję. Macie mieć widok na cały sektor. No chyba mam. Pilnujcie tej kawiarni po drugiej stronie sektora. Kawiarnia na 12. Grupa mężczyzn zdolnych do walki. Nie mają broni. Pilnuj ich.
Jeszcze dwóch. Para? To posłańcy. Patrzą w naszą stronę. Niedobrze. Pilnujcie ich. Tak jest. Coś ich wystraszyło. Patrz się w prawo. Kolejni dwaj. Uciekają stąd. Coś jest nie tak. Mamy więcej niezidentyfikowanych na drugim końcu sektora. Sprawdzę to. To bojownicy. Przyszli po nas. Zbliżają się do nas. Kurwa, zgubiłem ich. Aleks? Tu gdzieś byli. U mnie cicho. Czekajcie, widzę ruch. Środek sektora na 11. Gdzie? Cofam, to tylko wiatr. Zachować zimną krew. Obserwują nas, kapitanie. Jeszcze słowo i cię tam poślę. Tak jest. Celują w światła! Możemy atakować! Niby kogo. Nic nie widać. Cicho! Obserwujcie trawy. Wystrzel flary. Kiedy zrobi się jasno, zdejmiemy ich. Amunicja oświetlająca. Załatw światło, Kyle. Sierżancie, wystrzel flary z wyrzutni na dachu! Uwaga! Cele w ruchu, tylna część sektora. Naprzód, naprzód! Do ataku! Tak, wiem, że są dosta zwolnieni, wiem. Zbliżają się od skadu! Zalewają sektor! Kurde, wschód, zachód. Kurwa! Nie wychylać się! Leci amunicja oświetlająca! Alcatara, na środku sektora! Zbliżają się! Na tyle, na tym jedyne, co was tu czeka, to śmierć! Po tego RPGa biegnie od razu Menda. W porządku, stary? Nie widzę, skąd strzelają! Poszła flara! Kurwa! Sam przywrat! Po stronie ulicy! Trzymać obszar! Za cicho. To nie koniec. Przyjdzie ich więcej. Jak stoicie z amunicją? Niewiele mi zostało. Połowa poszła. Zaraz mi się skończy. Celuj dokładnie. Nie zmarnuj żadnego naboju. Ciężarówki na końcu sektora. Na 10. Patrzcie, raz, dwa, trzy. Pewnie spierdalają. Przemieszczają się. Ja bym tu nie siedział teraz. Zgodnie, brama padła! Już, szybko! Mamy wroga, przy kolumnie! Już, już goni! Odpala flare! Są próbki na wpadki!
nie widać, nic totalnie. Próbowałem tutaj przebiec jeszcze, ale żeby się schować. Ciężko się wycofać nawet. Teraz mi ktoś na plecy wejdzie na 100%. Siedźcie cicho. Idźcie do północnego budynku i uzupełnijcie zapasy. Mój oddział będzie was osłaniać. Przyjąłem. Wejdźmy do środka po zapasy, sierżancie. Zbierać! Wojsko tu jest. Dzięki Bogu. Nie wychylaj się i nie opuszczaj budynku. Bierz zapasy i wracaj, sierżancie. Przyjąłem. Do Bravo 6. Jaguar 4-1 na pozycji, gotowy do ataku. Przyjąłem 4-1. Czekajcie na cele. Wsparcie z powietrza w drodze? Jeden dron, ma mało paliwa. Przyjąłem, dowódco. Mamy drona na naszej pozycji. Musisz oznaczyć cele. Kapitanie, musimy przejąć wilka i zejść z celownika. Odmawiam. Bronimy tej pozycji. Musimy przeżyć i walczyć dalej. Dać za wygraną? Jeśli trzeba. Brawo, potrzebny nam dron! Tak jest, ruszam. Natychmiast na dach! Tędy. Lecimy! Punkt kontrolny osiągnięty, więc zanim do misji... Kurczę, to są dłuższe misje dużo niż w poprzedniej części, takie mam wrażenie. Ale tutaj sobie skończymy, bo w 5 minut nie zdążymy tego zrobić, więc od tego momentu zacznę następny odcinek numer 3. Dziękuję wam za drugi. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Ale tu jest młyn potężny teraz. Tak czy inaczej, do następnego.